Ej, możemy się wspiąć! Idę! Zimno mi! Okej! Może nie był to najlepszy pomysł! Jasna cholera! Nadchodzę! Niesamowite! Zachowaj siły na później, tak? To nie koniec. Dobra, prowadź! Nie! Okej! Może nie był to najlepszy pomysł! Nadchodzę! Niesamowite! Oby wytrzymało! To był dobry pomysł! Ten klif się zepsuł! Powiem ci, że ty to wszystko potrafisz zepsuć. Nawet klif. Zawsze do usług. Dobra, idziemy. Chysty fajnie! Wszystko okej? Tak! Wracając do tematu. Tak. Dobra, czekaj. Zobaczę, czy jest jeszcze... O, cholera! Stop! Chyba kwestia genów, co? Być może. Tędy się do ciebie nie dostanę. O, dobra. Rąk nie czuję. Chyba krew mi się rozrzedziła po tylu latach w Panamie. Nie przejmuj się. Najwyżej stracisz kilka palców. Poczekaj. Podciągnę cię. No i widzisz. Co ty byś bez mnie zrobił? Pewnie w domu. Z kubkiem kakao. Ile ty masz lat? O, nie mów, że nie napiłbyś się gorącego kakao. To znaczy, tak. Właśnie. Idziemy. Jezu. Nie damy rady się puścić. Zbliżamy się do Rejfa. Wiem. Storm się zbliża. Za długo byłeś w południowym Sudanie. W przeciwieństwie do was jestem stało cieplny. Oh!
okej, czysto. Miejmy nadzieję, że to już koniec. Ostrożnie. To może być niestabilne. Kto używa dynamitu do wykopalisk? Najemnicy. Myślałem, że Rafe ma rozum. Hej, Sam, pomóż mi z tym. Ej, słuchaj, a co jeżeli tylko to wciąż podtrzymuje tunel? To przeproszę. Dobra. No widzisz? Zrobione. Chodź raz. O Boże! Nathan! Myślisz, że to wytrzyma? Powinno. Tutaj trzeba ostrożnie, okej? O, cholera! Pamiętasz? Szczególna ostrożność. Dzięki. Przeszliśmy. Udało się. Młody, zbiera się na burzę. Jak wam idzie? Zaraz wejdziemy do jaskini. Jaskini? Tak, możemy stracić zasięg. Nie martw się. Dobrze. Zostawię dla was obiad. Dobra, do usłyszenia. Udało się. Okrężną drogą. Te dupki z Shoreline siedzą zaraz obok tej jaskini. Ta, i tak chyba jesteśmy tu pierwsi. O, zimne. Dobra, tędy. Dobrze, że zjadłem małe śniadanie. Straszne posągi świętego Dyzmy są. Rzeźbione schody? Są. Nathan, jestem pewny, że jesteśmy w jaskini piratów. Chodź, spójrz tu. Ale ślisko. Jest tu jakaś dźwignia. No, śmiało, pociągnij. Co? A jak to pułapka? No już, bez przesady. Czego ty się boisz? A, że stracę rękę? Dorobię ci ładny hak. No dawaj. No tak, hak. Okej, próbuję. Poważnie? Proszę, proszę. Interesujący wystrój. Ci, którzy zasłużą, przybędą do Edenu, a tych, którzy zawiodą, ponury los napotka. Avery chyba był lepszym piratem niż poetą. To nie jego.
To znaczy? Patrz. Pirat z Rhode Island. Thomas Tew. To nie może być on. To jego pieczęć, ale on zginął na morzu, poszukując skarbów. No tak, jeśli wierzyć opowieściom. Jeśli to jest jego znak, to jaki jest właściwie jego związek z tym wszystkim? Dobre pytanie. Kim według ciebie są ci goście? Tymi, którzy zawiedli chyba. Avery albo Thomas tu próbują nas wystraszyć. Dobrze, że jesteśmy zaprawieni w boju. Racja. Ten most wygląda tak jak pozostałe. I tak długo wytrzymał. Dobra, trzyma się, chodź. Chyba nie zbudowano ich zgodnie z kodeksem. Mylisz się. To piracki kodeks. No tak. Okej. Opracowane do perfekcji. Tu zbudował to miejsce z Averym? Nie rozumiem. No, ja też nie. Skoro Avery chciał ukryć skarb, to po co mu inny pirat? Może uważał go za członka załogi? Może wysłał mu jeden z krzyży świętego Dyzmy? Tak. A Tew mógł zagarnąć cały skarb dla siebie. Tylko nie kracz. No, niedługo i tak się dowiemy. Cóż, tędy nie idziemy. No, przynajmniej nie spadliśmy do dziury. Ciepko wyszukane, co nie? Kolejny przełącznik. Dobra, to ja tylko wyjmę rękę. Jezu. To chyba nieco złożony test albo próba? Tak. Ale on chyba go nie zdał. No to się przyłóżmy. Widzę coś tam na samym dole. To wiadro. Aha. Co teraz? Wiadro napełnione. Dobra, podaj mi je. Włożę je do tego okrągłego czegoś. Zobaczmy, co robią te koła. Okej, chyba już wiem, o co chodzi. Ma to związek z trzema krzyżami? Tak. Wydaje mi się, że patrzymy na Jezusa, dobrego Dyzmę i złego Gestasa. Słyszałem, że biały krzyż należy do Dyzmy. A czarny do Gestasa.
I tyle? Można użyć przełącznika. Można. Nathan, ej! Jesteś tego pewien? No, już nie. No, tak jest. Hej, Sam, Dyzma był po lewej stronie Jezusa? Patrzymy na nich z przodu czy od tyłu? Z przodu. Tak, był po jego lewej. Okej, tak zrobiłem. O, cholera! Krzyże na pewno są na właściwych miejscach. W takim razie trzeba przesunąć wiadro. Widzę to światełko tam na górze. Patrz, coś się tam przesunęło, gdy postawiłeś wiadro na górze. Od mechanizmu do drzwi prowadzi jakiś tunel. O, czyli wiadro powinno być na górze. Zostawię tam. Nathan, patrz, chyba się udało. No dobra, widzisz? Wygląda na to, że jednak nie skończę dzisiaj jak kebab. Jeśli to miał być sprawdzian, to co takiego niby sprawdzał? Napełnianie wiader? Trzeba było znać Dyzmę, o którym Avery i jego załoga naprawdę sporo wiedzieli. Łatwy ten sprawdzian. Może będzie ich więcej. Podejdź tutaj. Mogę cię podsadzić. Idę. Okej. Musimy pewnie przejść do tego mostu. Dobra. Poszukajmy drogi na górę. Za mną! Nie ułatwiają nam sprawy, nie? Pewnie było łatwiej, gdy mosty i kładki nie były zarwane. Spóźniliśmy się jakieś kilkaset lat. Sprawdźmy, co tam jest. Uważaj na niski sufit. Auć! Tak, pochyl swój... Niech to szlak. Tędy. Widzę tam światło. O, katakumby. No tak, ma sens. Jesteśmy pod katedrą. Dobra.
Czek. Co? Posłuchaj. Znaleźliście coś ciekawego przy mogiłach? Nic, nie licząc kilku starych epitafiów. A kopaliście przy kapitularzu? Tak, proszę pani. Przy północno-zachodnim obszarze też. A może w strefie południowej? Jeszcze nie. Dopiero jutro przeniesiemy tam dźwig. Nadine. Dopilnuj tego. A na razie kopcie tutaj bez dźwigu. Za chwilę poślę tam kilku ludzi. Dobrze. Rafe, a jak tam twoje manuskrypty? Mogę na słówko? Informuj mnie. Tak jest. Słyszałeś? Znaleźliśmy nowy obszar pod katedrą. Owszem. Byłaś tam? Nie. A co? Nie za wiele się tam ostało po ich robotach strzałowych. No, moi ludzie mogli przesadzić z dynamitem. Banda uzbrojonych słoni w składzie porcelany. Zrobili znacznie więcej w 2 dni niż my w 2 miesiące. No wiesz... Raczej nie zbadam sterty gruzu. Okej. Dzięki. Powiem im, żeby cię koniecznie uprzedzali o swoich posunięciach. Albo powiedz, żeby po prostu poczekali, aż przeanalizuję to, czego jeszcze nie rozwalili. Nie, nie mamy już czasu, żeby tu siedzieć. Z całym szacunkiem, ale mam nieco więcej doświadczenia w tej materii niż ty. Próbowaliśmy twoich metod. Nie, chrzań. Ty po prostu chcesz to miejsce zrównać z ziemią. Co? Chciałam ukraść ten krzyż na długo przed tym, jak trafił na aukcję. Tą, której niestety w żaden sposób nie mogłam zabezpieczyć swoimi ludźmi. Aukcja to był najprostszy sposób na zdobycie krzyża. Zamiast zdać się na moją intuicję, słuchałam ciebie i teraz mamy konkurencję. Skąd miałem wiedzieć, że się pojawi? A może chciałeś go zwabić? Co? Po co niby miałbym to robić? Bo go potrzebujesz. Mam rację? Chodzi o to, że odechciało mi się z tym cackać. Jeśli skarb tu jest, znajdziemy go. A jeśli nie, to może czas się zwijać. Hej. To nic osobistego. Oczywiście. Jak coś znajdziemy, dam znać. Ruszmy się, bo zaraz nam wysadzą ten skarb. No, albo zaczną się miziać. Czekaj. Myślisz, że ma rację? Z czym? No z Rafe'em, że chce cię zwabić. Póki nie ma przewagi, to nieważne. Bez znaczenia. Jak sądzisz, o jakim przyległym miejscu mówili? Chyba o jakiejś bocznej sali, bo tutaj na pewno jesteśmy sami. Się nie przejmuj. Trochę za wysoko, żeby wskoczyć. Chyba, że masz trampolinę. Zostawiłem w ogródku. A niech to. Zaraz, naprawdę masz trampolinę? Chciałbym. Yeah.
Czekaj. O, proszę, proszę. No to co, skrzynia raz. Dziękuję szanownemu panu. No, na pewno jesteśmy bliżej katedry. Przyznaję, nie spodziewałem się czegoś tak wymyślnego. Ja też. Most się zapadł. Musimy znaleźć inną drogę. Raz, dwa i trzy! Dobrze, że nie jesteś cięższy od tej skrzyni. Okej. Jestem. To co dalej? Możemy zawiesić na tym liny. Świetnie. Komu potrzebne są mosty? Nie wiem, ja bym się nie obraził. No cóż, tędy nie przejdziemy. To co zrobimy? Tutaj. No, moglibyśmy tu nieźle utknąć, gdyby to miejsce się nie rozpadało. Tata, rozejrzyj się. O, cholera. To pewnie kolejna zagadka, ale wszystko leży na dnie. Mamy nową zagadkę. Jak przedostaniemy się na drugą stronę?